Asystentek i sekretarek, które przypada dokładnie dzisiaj. Tak naprawdę chciałabym Pani zabrać dzisiaj w podróż. Podróż jest jakoby wpisana w nazwę obiektu, w którym się znajdujemy, Lokomotiva. To nie będzie daleka podróż. To podróż do kobiecego piękna, do spełnienia kobiecych pasji, to podróż do naszych marzeń. Ale podróż wybiera się najlepiej ze znajomymi. Nazywam się Dorota Bęczkowska, od 4 lat pracuję w Lokomotywie. Od roku zajmuję się sprzedażą i marketingiem. Na co dzień żona, matka 11-letniej córki. Zatem mam nadzieję, że już Panie wszystkie do nas dotarły. Usiądźcie Panie wygodnie, zapnijcie pasy bezpieczeństwa i ruszamy. Wspólną podróż do piękna. Pierwszym przystankiem naszej podróży będzie makijaż. Tak naprawdę makijaż to domena kobiet. Wykonujemy go bez względu na wiek, na kolor skóry oraz pozycję społeczną. Malują się blondynki, brunetki i rude. Makijaż jest naszym przyjacielem. To symulator naszego piękna. Każdego dnia miliardy kobiet na świecie o poranku wykonują ten sam rytuał. Malują się. Agata Firley, z zawodu ekonomistka, z powołania wizażystka, szkoliła się u najlepszych, m.in. u Moniki Butryn oraz Jolanty Wagner. Współpracuje z projektantami, stylistami i fotografami. Ambitna i kreatywna. Dzisiaj pokażę Paniom, jak wykonać makijaż biznesowy oraz zaprezentuję triki, które ułatwią nam codzienne zmagania w dążeniu do bycia piękną. Zapraszam. Tak. Dzień dobry, nazywam się Agata Firley. Przedstawię dzisiaj Paniom, jak wykonać makijaż biznesowy, ponieważ zapewne większość z Pań nie ma zbyt wiele czasu rano na wykonanie takiego makijażu. W związku z tym będzie to szybki makijaż i wykonam go na połowie twarzy, aby było widać efekt. To nie tak, żebym była brzydka, ale każda kobieta chce czuć się jeszcze bardziej piękniejsza. Ja też nie mam zbyt dużo czasu rano, więc tym bardziej będę korzystać z tych rad w międzyczasie. Na początku dezynfekujemy twarz, tonizujemy, oczyszczamy żelem, następnie nawilżamy. Z przodu jeszcze jest dużo miejsca. Czy możemy prosić Panią, żebyś mówiła, jakie kolejne czynności wykonuje? Dobrze. Następnie dobieramy podkład. Dobrze dobrany podkład to połowa sukcesu w makijażu. Podkład dobieramy ze względu na typ naszej
skóry oraz ze względu na jej odcień. Możemy aplikować pędzelkiem, tak jak ja to teraz wykonuję, lub gąbeczką oraz palcami. Przy aplikacji palcami jest to najlepsza metoda aplikowania podkładu, ponieważ wtedy makijaż, podkład uplastycznia się pod wpływem ciepła naszych dłoni. W związku z tym lepiej się rozprowadza. Aby podkład nie odróżniał się od reszty ciała, przede wszystkim musi być on odpowiednio dobrany, ale również przeciągamy tutaj na linię żuchwy. Tak przygotowaną twarz matujemy pod pudrem. Może to być puder transparentny, w zależności od typu nadmiar. Następnie takimi ruchami aplikujemy na skórę. To ważne te ruchy, ponieważ puder nie zostaje nam na ubraniu. To, co teraz wykonałam, to było modelowanie na twarzy na mokro. Po nałożeniu pudru wszystkie kolejne etapy będą już fazami na sucho lub też palcem. Przy użyciu palca cień jest aplikowany, więcej pigmentu pozostaje na oku, ponieważ wklepując zwiększamy trwałość tego cienia. Tutaj tą część oka pod brwią, aby unieść tą brew. Następnie, biorąc pod uwagę oczywiście kształt naszego oka, aplikujemy drugi cień. Może być to ciemniejszy cień, na przykład brąz, grafit, granat lub czerń. Ja tutaj na koleżance zastosuję grafit, ponieważ żadna z nas na pewno nie chce uzyskać plamy na oku, więc staramy się go dobrze rozprowadzić. Następnie, aby odświeżyć dodatkowo nasze spojrzenie, możemy wewnętrzną powiekę od środka pomalować białą lub też kremową bądź beżową kredką. To bardzo przydatne, szczególnie dla osób, które pracują dużo przed komputerem lub też na wieczór, gdy mamy jakieś wyjście i chcemy szybko poprawić i odświeżyć swoje spojrzenie. Aby podkreślić koronę oka, i w tym przypadku również możemy zastosować kredkę czarną lub grafitową. Nie polecałabym przy tego typu pracy stosować kredek granatowych czy fioletowych. A dlaczego? Bo wydaje mi się, że raczej poważniej i bardziej estetycznie będzie wyglądała kredka grafitowa bądź też czarna. Macie Państwo, panie, jakieś pytania może do naszej Agaty? Agata w tym momencie, nie wiem, czy na początku powiedziała, ona maluje tylko i wyłącznie pół twarzy Eli, tak żebyście panie mogły zobaczyć, jaka nastąpi zmiana. W przypadku, gdy mamy nowy tusz do rzęsu, jest on zbyt rzadki nadmiar, możemy zabrać w chusteczkę, wtedy nie będzie się on rozchlapywał. Zależy, jaki chcemy osiągnąć efekt i jaką mamy budowę oka. Którym paniom nie polecasz zupełnie malowania dolnych rzęs?
tym, które mają bardzo, bardzo wąskie oczy. Że dowiesz coś o sobie. Tak, ja znam swoje mankamenty. Delikatnie brązujemy tutaj te zakola. Czuję się znają. Gdy twarz jest zbyt podłużna, wtedy dodatkowo przyciągamy pędzelkiem linię włosów u góry lub też ucinamy brodę, tak? Możemy również modelowanie zastosować do zmiany innych elementów naszej twarzy, tak jak na przykład nos, czy za duże czoło, czy zbyt okrągła twarz. Przy zbyt okrągłej twarzy stosujemy brązer w tym miejscu. Lub jeżeli mamy kwadratowe kości żółkwy, tutaj w tym miejscu, w związku z tym używam różu, tak zwanego brudnego różu. Nadmiar zbieramy w chusteczkę. Następnie konturujemy usta kredką. Możemy również kredkę położyć na całe usta, wtedy dodatkowo zwiększymy trwałość pomadki. Cielistych bądź delikatnych lub też kolorów ciemniejszych. Krwista czerwienia odpada? Zależy w jakim charakterze występujemy. Jeżeli w roli sekretarki, to raczej odpada. Takie kolorowana pomadka będzie się na pewno trzymała o wiele dłużej niż gdybyśmy położyły pomadkę bezpośrednio na usta. I tak z tak szybko wykonanym makijażem możemy iść do pracy. Dziękuję. Może ta przejście, niech panie tam z tyłu nie za bardzo widać, być może i panie z tyłu zobaczą różnicę. Zapraszamy, panie, tu jeszcze są wolne miejsca, dwa, z przodu są jeszcze dwa. Drugim przystankiem naszej dzisiejszej podróży będzie coś, co kobiety lubią najbardziej. Zapraszam panie na pokaz mody włoskiej przygotowany przez sklep Cavallo. Sklep istnieje na rynku 4 lata. Powstał po to, aby zapewnić kobietom dostęp do najnowszych trendów i kolekcji wprost z włoskiej stolicy mody. W swojej kolekcji oferuje odzież w stylu codziennym, klasycznym oraz sportową elegancję. Na dzisiejszym pokazie modelki zaprezentują wybraną odzież z kolekcji Wiosna-Lato 2014. Podczas pierwszej prezentacji będą panie mogły obejrzeć kolekcję w stylu klasycznym i codziennym. Natomiast inspiracją drugiej prezentacji będzie sportowa elegancja. Zapraszam panie. Thank you.
sklep Kawalno. Dziękujemy. To rzecz gruntowna, czyli nasz biust. Panie pozwolą, że akurat tą kwestię powiem z głowy. Zapraszam panie bardzo serdecznie na krótką prelekcję tak naprawdę o naszych biustach. Przedstawi ją Renata Skoczylas, grafiterka, właścicielka salonu na ulicy Łęczyńskiej. Fabrycznej. Fabrycznej, ale blisko. Fabrycznej. No cóż, Renata była u nas w zeszłym roku, niektóre panie na pewno pamiętają. Wiem, jak się bardzo podobała prezentacja, jak dużą wagę panie przykładacie do tego. I świetnie. Zapraszam i oddaję głos Renacie. Dzień dobry. Tak jak Dorotka wspomniała, już część pani pewnie kojarzy. Dzisiaj będzie dosyć krótko, ze względu na to, że mam ograniczony czas. Chciałam tylko powiedzieć, że rzeczywiście ten stylik jest dla nas bardzo ważny. Tak jak już pani, które były u mnie wcześniej, bądź u jakiejś innej grafiterki, wiedzą, jaka jest różnica. Tak? Że jedna nawet z moich klientek powiedziała, że nowy stylik to nowe życie, więc pewnie coś w tym jest. Warto spróbować. Dzisiaj pokażemy tak pokrótce, tak? Jak wyglądamy w złym staniku i jaka jest różnica w dobrym. Chciałam tylko podkreślić to, że ten dobry stanik to nie tylko nasz wygląd, tak? Czyli ta sylwetka jest smutlejsza, jesteśmy pewniejsze siebie, bo ona sprostuje, zmusza nas do tego, ale przede wszystkim nasze zdrowie. Nie wiem, czy każda z pani wie, że stanik, który jest zły, czyli ta wierzbinka, która nam wbija się w pieś, powoduje blokadę przepływu krwi, tak? Czyli może to się zakończyć w takim drastycznym już przypadku nawet rakiem piersi, więc lepiej nie ryzykować, zapobiegać, aniżeli leczyć, więc jeżeli mogę zaprosić moją modelkę, to jeżeli jest gotowa, chciałabym pokazać, jak wyglądamy w złym. Powiem, jakie może podstawowe są takie błędy, pewnie większość z pani wie, ale ja powtórzę. Przede wszystkim nosimy za dużo obwody i za małe miseczki. Większość pań, które przychodzi do mnie, to są 75B, znaczy, które przychodzą, tak? To są takie klasyczne 75B. Tu jedna z pań się śmieje, dlatego że też nosi 75B, po ostanikowaniu jest 65G, więc jest naprawdę spora różnica. I nie tylko. Dokładnie, także jest różnica. Szczerze powiem, ja zajmuję się tym, zaraz będzie 2 lata, tak? Czyli takim profesjonalnym dobieraniem. I nie miałam żadnej pani, która ma rzeczywiste 75B. Także można się troszkę zastanowić. Przede wszystkim jest za luźny obwód. Po czym poznajemy za luźny obwód? Że zapięcie nam podjeżdża. Często jest tak, że idziemy ulicą, no i widzimy pani. Tak, przede wszystkim, jeżeli jest duży biust, no to kołysze się. Niestety nie jest to zbyt przyjemne dla pań, które mają większy biust. A tu mamy właśnie panią, która... znaczy Aneta to w ogóle ma fajny biust, bo nie karmiła, ani się tam z nim nie dzieje, więc nie jest zbyt dobrą modelką. Ale tutaj, jeżeli jest za duży obwód, będzie nam podjeżdżał do góry. Będzie podjeżdżał do góry. Mamy bluzeczkę, która naprawdę nie ma dużego tutaj wycięcia z tyłu, prawda? Ale już widzimy ten stanik i bardzo często tak jest. Jeżeli jest dobry obwód, on nie ma prawa nam tutaj do góry podjechać. Nie będziemy rozbierać Anety, bo jeszcze jest taki jeden przykład, że w momencie, kiedy podnosimy rączki do góry, stanik idzie z nami i pierwszy ucieka do góry. Ale ze względu na to, że są panowie, nie będziemy Anety dzisiaj rozbierać. Pokażemy tylko z tyłu, jak to wygląda. Poproszę cię, żebyś nałożyła dobry. Także to są takie podstawowe błędy, które możemy sobie zobaczyć. Kolejny to jest taki właśnie za mała miseczka, czyli taki seksowny bułeczek. Znaczy to panowie tak nazywają, że to są seksowne bułeczki, bo lubią. Chociaż też czasami młode dziewczyny przychodzą i chcą, żeby pierwsze były tak ściśnięte i tutaj wszystko wypływało. Niestety tak nie może być, dlatego że też sobie deformujemy te piersi. Zazwyczaj jest tak, że jak jest za luźny obwód, za mała miseczka, to panie troszeczkę chcą sobie chociaż podnieść, prawda? Więc ciągną te ramionczka, po czym bardziej sobie spłaszczają, więc część ucieka tutaj, a część nam po prostu migruje na plecki. Więc później jak panie przychodzą i pokazuje, jak trzeba ten biust ułożyć, to są bardzo zdziwione, że mają piersi na plecach. Proszę się nie zdziwić taką sytuacją, ale rzeczywiście tak jest.
Także to są takie kolejne elementy. Więc jak Pani sobie staną dzisiaj przed lusterkiem, te Panie oczywiście, które nie były grafiterki, bo te, które były, to już nie muszą, to warto zobaczyć, tak, czy ten oblik nie podjeżdża, czy piersi nam nie uciekają dołem, czy nie wychodzą nam tutaj te bułeczki, czy się nie robią. Przede wszystkim też widać przez obcisłą bluzeczkę. Dzisiaj będzie też stylistka tutaj opowiadała, więc też jest tak, że możemy mieć super ekstra sukieneczkę, kreację i nałożymy z ustanki, naprawdę to jest fatalny później efekt. Jeżeli ktoś nie miał z tym do czynienia, to tego nie widzi, tak? Ale jeżeli już, nawet czasami moje klientki przychodząc do mnie, to mówią, wie Pani co, ale tą ulicę, to taką Pani widziała, miała taki zły biustonosz, więc widać tą różnicę. No i też tutaj widzimy przede wszystkim, biust poszedł nam do góry, może stanąć z tyłu i możemy sobie nosić większy taki dekoldik z tyłu, wycięte plecki, bo ten obwód nam nie podjeżdża. Także spokojnie możemy sobie tutaj poszaleć z troszeczkę odkrytymi pleckami. Za chwilę też zaprezentujemy stanik bez ramączek, czyli taką bardotkę. I też mogą Panie swobodnie nosić sobie stanik, nawet mając większy biust. Aneta ma tutaj miseczkę H, więc ma fajny biust i jak najbardziej działa stanik bez ramionczek, pod warunkiem, że będzie miał odpowiedni obwód. Także też musimy sobie tutaj wymierzyć się. Nie wiem, czy Pani wiedzą, na czym polega w ogóle mierzenie, jak liczymy, jak to wszystko wygląda. No te Panie, które były, no to wiedzą, tak? Przede wszystkim to nie jest tak, że mierzymy się tak jak u krawcowej, tak? Że ściągamy sobie miarę, że wychodzi nam 75 i tak zostaje. Tylko jeżeli wychodzi 75, to wtedy jeszcze odejmujemy to podzielnej przez 5, czyli zaokrąglamy do 70 i od tego, w zależności od firmy, z jakiej jest stanik, odejmujemy jeszcze kolejne 5 cm. Czyli zazwyczaj jest tak, że jak Pani przychodzi z 75B, to wychodzi albo z 60, albo z 65. Mają Pani te 75, które? Ja oczywiście zapraszam, można się wymierzyć, naprawdę to nic nie kosztuje, więc można się zmierzyć, zobaczyć jak to wygląda i przede wszystkim sprawdzić swój rozmiar, tak? Jak jest i jak się czujemy, bo na pewno odczuwamy na początku ten węższy obwód, ale to jest kwestią tego, to tak jakbyśmy chciały mieć buty na obcasie, a czuć się jak w ramkach, tak? Nie da się. Albo po prostu chcemy mieć piękny biust i musimy troszeczkę pomęczyć się przez chwilę, albo po prostu mamy luźny stanik, który niestety nie podtrzymuje nam biustu, no i te piersi z czasem niezbyt korzystnie wyglądają. A wiadomo, że my chcemy wyglądać jak najbardziej ładnie, tak, najpiękniej. Mamy czym się chwalić? Chodź, pokażę się. Tutaj mamy stanik bez ramionczek. Możemy pokazać, że tutaj nie jest nic zawinięte. I jak najbardziej się trzyma. Możesz, Aneta, poskakać? Także naprawdę trzyma się i działa nic nie dzieje. I jeszcze tak, chciałabym zapytać Pani, jakie noszą Panie staniki pod białą bluzkę? Już dzisiaj mamy taki dzień w sekretarki, jak najbardziej. Też musimy dobrać odpowiedni odcień beżu do naszej skóry, tak? Bo jedne Panie mają troszeczkę ciemniejszą skórę, inne mają troszeczkę jaśniejszą, ale jak nałożymy białe, to widać to, prawda? Więc musimy dobrać taki, żeby go nie było widać. Ten cielisty, on się zaiściał. Czasami Pani przychodzą, mówią, że nie chcą cielistego, bo będzie wyglądał jak brudny spod bluzki. Wcale nie. Jeżeli mamy cielisty, on się zewa z naszym ciałem i jego w ogóle nie widać. A nigdy nie dobierzemy idealnej bieli, takiej jak mamy bluzkę. Tak samo jak i z czarnymi. Nie dobierzemy identycznej czarnej, na przykład bluzki do spodni. Zawsze jest ta różnica w odcieniach. Także tutaj... tak, pokaż się w beżowym. Nie wzięliśmy stanika sportowego, ale to już nie ma na to czasu. O, wzięłyśmy, no to fajnie. To też pokażemy stanik sportowy. Jak już Panie by chciały tak wyczynowo trenować sport, to jak najbardziej jest fajny stanik, który naprawdę super trzyma biust, nawet taki większy. Nie powoduje żadnych uszkodzeń w momencie, kiedy się tam skacze, biega. I przede wszystkim oddycha. Razem tam z nami, nie poci się, nic się nie dzieje. Także zaraz pokażemy, jak beżowy wygląda. No i mówię, w razie jakichś pytań, czy czegokolwiek, jak będą miały Panie jakieś pytania, ja zapraszam tam do nas. Jesteśmy, nie jesteśmy w stanie dzisiaj wziąć wszystkiego, nawet jak Pani chciała pomierzyć. Także, więc myślę, że tam Panie znajdą, w napisówkach gdzieś pewnie jest, tak? Dokładnie w kopertach. Aha, w kopertach jest, dokładnie. Także będzie można sobie zobaczyć. No i mówię, pokażemy dzisiaj jeszcze ten z beżowego, szybciutko sportowy. No a resztę to już zapraszam indywidualnie. Takie przymiarki trwają około godziny, żeby dobrać dobry stanik, więc trzeba sobie zarezerwować troszeczkę czasu. Nie jest tak, że idziemy i wybieramy na oko, że ten się podoba. I tu mamy cielistę. Jest różnica?
jeden dobry i drugi dobry, także nie patrzymy na to, czy jest dobry, tylko chodzi o wygląd. Nie widać w ogóle tego stanika spod bluzki. Tamten jednak się odznaczał, tak? No, pomimo tego, że jeden i drugi jest gładki, ale kolorystycznie się odznaczało. Tego nie widać. Nałożysz sportowy, tak szybciutko? Dobra. Także właśnie mówię, no to jest, są takie podstawowe rzeczy, które jednak każda z pani warto wiedzieć. I też warto kupić jeden dobry stanik niż 10 złych. Cenowo wyjdzie nam pewnie jednakowo, a może nawet jak wydajemy na 10 staników to troszeczkę więcej, ale przede wszystkim mamy ten komfort, że ten stanik nie kręci się nigdzie, tak, wokół nas. Jedna z moich klientek, która przyszła, to jej mąż zauważył, mówi, wiesz co, mówi, ale ty się w ogóle nawet nie kręcisz teraz, tak? Bo wcześniej było tak, że ona gdzieś tu nachyliła się, to musiała się poprawić znowu, bo ten biust gdzieś biegał dookoła niej. Także nie kręcimy się później, więc wszystko jest na miejscu, nic nam nie ucieka, nic nam się nie wylewa, wszystko jest tak, jak powinno być. Zaraz pokażemy stanik sportowy, bo już się widzę, modelka nasza ubiera. Jakby miała pani jakieś pytanie, to proszę pytać od razu. Tak, znaczy tutaj nie możemy też pokazać przez blisko, znaczy pokażemy przez blisko, jest bardzo pancerny, wygląda naprawdę na taki bardzo, bardzo pancerny, ale autentycznie nic się nie dzieje. Pancerny. Tak, pokaż tutaj, poruszaj się, poskacz. Nic się nie dzieje, można w nim biegać. Skakać i robić co się tylko chce i naprawdę nic się nie dzieje. Tu jest pancerny, z tyłu ma na 3 lata. Tak, jest szeroki, czyli fajnie tutaj zbiera. I przede wszystkim najważniejsze jest to, że się nie pocimy, bo wiadomo, że jak trenujemy, no to pocimy się, tak? W tym staniku nic się nie dzieje, nie robi odparzeń, żadnych tam zaczerpnień się nie dzieją, nie odparzają się piersi. Także jest w porządku. Tak, jeszcze można zrobić stanik do boksera, też jest taka atrakcja. Tak, także ja dziękuję za przysłuchanie. Zeszłym roku Renata nas ugościła bajką o kopciuszku. Co się dobrze w tym sezonie i jak dobrać idealnie dopasowany biustonosz. Tym razem zapraszam panie na kolejny przystanek naszej podróży, przystanek wizerunek. Wiele razy widziałam koleżanki w spódnicach, w sukienkach. Mówię, kurczę, jakie fajne. Ja też chcę taką. Niestety poszłam do sklepu. Kurczę, coś nie grało. Nie wyglądałam tak ładnie jak ona. Jak to jest, że jedno ubranie jednemu będzie idealnie pasować, a drugiemu niekoniecznie. O tym i o wielu innych rzeczach opowie Państwu Ewelina Wadowska, specjalista do spraw rozwoju osobistego i kreowania wizerunku, trener, kolorystka, stylistka i wizerzystka. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami z dziedziny kreowania wizerunku indywidualnego, jak i biznesowego. Pasjonatka życia, jak widać po kolorze włosów, konsekwentna w działaniu, pomocna dusza i profesjonalistka we wszystkim tym, co robi. Zapraszam Ewelinę. Dzień dobry Państwu, Ewelina Wadowska. Ja jeszcze dodam, że jestem księgową, tak przy okazji, a to dlatego, że właśnie mamy ten dzień sekretarek i ja też często siedziałam za biurkiem, aż w pewnym momencie powiedziałam basta, stop. Dodam jeszcze, że czynnie współpracuję z IF Studio, gdzie udzielają one konsultacji, to na pewno już dziewczyny poznałyście. Pogadamy sobie dzisiaj trochę o wizerunku, nie chcę, żeby było nudno, więc bardzo proszę o czynny udział, dobrze? To przy okazji też mi pomożecie. Co to jest ten wizerunek? Czy któraś z pań ma jakiś pomysł? Co to jest wizerunek? Cokolwiek? Wygląd. Dobrze, jest to wygląd. I to jest bardzo ważne, że właśnie pani powiedziała tą pierwszą rzecz, czyli wygląd. Czyli tak naprawdę wizerunek jest najszybciej mówiąc, jest to wyobrażenie innych o nas samych, tak? Czy to wyobrażenie jest prawdziwe, czy nie, to zależy tylko od nas, bo my możemy się wykreować, a możemy być prawdziwe, czyli takie, jak naprawdę jesteśmy. Moja pomadka, moje włosy to jest kreowanie mojego wizerunku, moja obcisła sukienka tak samo, tak? Jakbym ubrała się w sukienkę podobną do Doroty, to też by była zupełnie inny, to by był zupełnie inny wizerunek. Zgadza się? Co to jest pierwsze wrażenie? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że tak naprawdę przez pierwsze 10 sekund zaczynamy kogoś lubić lub nie. Potem to wpływa na dalsze relacje z tą osobą i często nam czasami te lody przełamać. Dlaczego to pierwsze wrażenie jest takie ważne? Dlatego, że niestety lub stety dla mojej pracy to pierwsze wrażenie opiera się na wyglądzie zewnętrznym. Słowem jak cię? Widzą? Tak cię? Tak cię piszą. No i to się zaczyna branża, którą ja jestem zafascynowana, czyli kolorystyka.
Odpowiedni kolor wpływa na to, w jaki sposób my wyglądamy. I ja pozwolę sobie Panie przeprowadzić przez taki mały zalążek tego, jak wygląda analiza kolorystyczna. Co to jest w ogóle analiza kolorystyczna? Analiza kolorystyczna, widzicie, jesteśmy zupełnie różne, tak? Więc uwaga, jeżeli jesteśmy takie różne, no to nie będzie nam pasował jeden kolor, czyli nie wszystkim pasuje czerń. Zburzyłam Wasz świat? Zburzyłam? Nie szukla. No właśnie nie, bo czernią konturowuje i tak naprawdę czerń podkreśla każde załamanie naszego ciała i przez to wyglądamy właśnie niesztuknie. Ale wracając do tematu, jeżeli ja wyglądam tak, to nie ubiorę się w czerń. Jeżeli wyglądam tak, to też nie do końca ubiorę się w czerń, więc warto te niuanse w kolorystyce i w naszym wyglądzie wyłapywać. Co to jest analiza kolorystyczna? Jest to odpowiednie dobranie kolorów przez profesjonalistę, zaznaczam, przez profesjonalistę i nie tak, jak tutaj mnie Panie łapały na korytarzu. Jaki kolor mi pasuje? Żółty, zielony, pomarańczowy, nie, dalej, czerwony. I coś takiego. Nie, to na tym tak nie polega. Analiza kolorystyczna trwa 4 godziny czasu. Jest to 4 godziny czasu mojego non-stop gadania, w którym ja non-stop się udzielam i mówię. Mówię o kolorach pod względem, uwaga, pod względem jasności, czystości i temperatury. Jasności, czyli tego, czy mamy coś bardzo ciemnego, czy jasnego. Czystości, czy kolor jest czysty, klarowny, czy wyrazisty, taki rażący, neonowy prawie, albo zgaszony. No i temperatury, czy jest chłodny, czy zimny. I też tutaj niespodzianka, kolory wszystkie mogą być zarówno chłodne, jak i zimne. Czyli też i różowy jest chłodny, zimny, czerwony jest chłodny, zimny. Zgadza się? Pozwolę sobie, zresztą razem to zrobimy, na przeprowadzenie takiej analizy. Te trzy panie w czterostopniowej analizie kolorystycznej byłyby przez kolorystę określone jak jesienie. A to chyba jakoś nie ładowało. Dlatego, że wyskoczą Wam standardowe kolory, które nie do końca będą się z Wami zgadzać. Czy ładnie jest Pani w tym kolorze? Szczerze. Nie, prawda? A to jest typowo kolor jaki? Jesienny. Tej Pani bardziej będzie pasował kolor, który? Będzie ładnie wyglądać po prawym? Widzicie Pani różnicę? Co się dzieje? Nie, po prawej ładniej. Tak, właśnie, że jest stonowana. Tutaj kolor przeszedł nam nad tą twarzą, jest taki zbyt agresywny, zbyt mocny do całej osobowości. Tam Pani jest jakby skąpana w mleku, tak? No i kolor też musi być skąpany w mleku. Czyli zobaczcie, to jest malutki niuansik, ale jednak jakie robię różnice. I to jest na zdjęciu, a co mówić w rzeczywistości? Czy ta Pani będzie dobrze w tych kolorach się prezentować? Dlaczego? Nie, moim zdaniem nie. No tak, dobrze. A co się dzieje z licerą? Bardzo dobrze. Tutaj kolorystka jest. Cera robi się bardzo ziemnista, taka sinawa nawet bym powiedziała. I teraz Panie spójrzcie. No i jak? Lepiej jest? Po lewej? Lepiej, prawda? Tutaj automatycznie mamy piękne rudy włosy, super piegi i piękne zielone oczy. Ten kolor? Też jest typowo jesiennym kolorem. Ładnie? Tutaj bym powiedziała na pierwszy rzut oka fajnie, nie? Ale coś pokażę dalej. Ładniej? Dużo lepiej po prawej, prawda? I teraz zobaczcie, trzy jesienie. Idę i otrzymuję analizę. Jesień. No i co? No więc zaznaczam, że ja pracuję na 12-stopniowej, więc tych pół roku jest trochę więcej i bawię się trochę bardziej tymi kolorami niż tak właśnie sztampową wiosna, lata, jesień, zima. To tak jeszcze szybko popatrzymy na tą Panią, bardzo głęboką. Fajnie? Szczerze, ładnie czy nie? Nie, za ciemno jest coś, prawda? Ona taka gaśnie. Nie tylko te ciemne włosy, ciemna oliwkowa skóra, ciemne oko, to jeszcze ten kolor tak ją przytłoczył, prawda? No a tu? Tu też się nie podoba? Ładnie. Ładnie. Dobrze, tu mnie bronią, że ładnie, to dobrze. Ładnie, ładnie. Automatycznie kolor włosów, zobaczcie, że stał się czarniejszy. Oczy się zrobiły orzechowo czarne, a nie takie trochę rozmyte. I skóra też jest naprawdę oliwkowa, a nie brudna, prawda? No a ta Pani? Ładnie czy nie? Pani się nie... Pani ma super oko. Powinna Pani zmienić prezentację, naprawdę. Automatycznie jest to, są to kolory zbyt agresywne dla tej Pani. I te kolory zgaszone, stonowane, które są też zarówno chłodne, będą się ładnie z nią zespajać. A ta Pani?
O Matko Boska, dobrze, właśnie, to jest dobra reakcja. O Matko Boska, teraz sobie wyobraźcie, tak wyglądacie i nakładacie taką bluzkę. I ktoś, kto was widzi, to mówi w głowie o Matko Boska, tak? Natomiast, kiedy, uwaga, nałożycie taką bluzkę, to nawet wczorajsza noc, tak, zostanie ukryta. Zgadza się? Dlatego, że te kolory będzie pani wyglądała wypoczętą, świeżą, niezmęczoną, jeżeli ten kolor będzie odpowiedni do pani typu kolorystycznego. Do pani. No i teraz tutaj największa rzecz. Ładnie czy nieładnie? Ładnie. No i właśnie to jest problem Polek. Dlaczego? Ładnie czy nieładnie? Ładnie się wszystkim wydaje. Bardzo dobrze. To jest to, co my zawsze chcemy z siebie zrobić, tak? Czyli chcemy zrobić z siebie takie właśnie blondynki. Tylko, że my takie nie do końca jesteśmy. Ta pani zresztą też. I wychodzi taki efekt przestylizowania. Czyli pewne typy kolorystyczne, jak ja mogę być zimą i wiosną, tak? Niektóre z pani, co mnie znają, widziały mnie w czarnych włosach i w pani było źle. Tak? A w tych też chyba uważam, że nie ma całkiem tragedii. I trzeba umieć się przestylizować, dlatego że analiza kolorystyczna to nie jest tylko i wyłącznie nasza garderoba. To jest pomadka, cienie, włosy przede wszystkim i dopiero garderoba. Nie wiem, czy tutaj się fryzjerka ze mną zgodzi, ale te kolory cieplejsze i troszeczkę mocniej kontrastowe będą... Zmywamy jej makijaż, tak? Wyobrażamy sobie, że ona nie ma teraz w tym momencie makijażu, bo tutaj nas razi ta różowa, perłowa pomadka. Ale nie ma makijażu. Ona byłaby naturalniejsza, fajniejsza, w kolorach troszeczkę intensywniejszych i trochę cieplejszych. Ja ją spróbowałam przerobić, no tak na początek prezentacji. A tutaj mam właśnie, o jeszcze tylko dokończę, tutaj mam taką panią, która byłaby właśnie idealna pastelowa. I ta pani nie musi się malować do takich kolorów. Zgadza się? No i przerobiłam. Przepraszam. Ale widać, że ta pani, jeżeli byśmy troszeczkę dodały jej tego ciepła i może to jest troszeczkę za mocny kontrast tych włosów, ale nie mogłam znaleźć innych, nawet z czerwoną pomadką na ustach prezentowałaby się naturalnie niż w tym pudrowym różu i w tej platynie. No, dobra. O, na dzisiaj kolorystycznie tyle. Mam nadzieję, że zaszczepiłam was chociaż odciupinę tej chęci, żeby tego spróbować i żeby zobaczyć, w jaki sposób to będzie wpływać też na wasze samopoczucie. Słucham. Nie wychodzi? No bo to trzeba do specjalisty, no ja wiem. A co z tą sylwetką? A, słucham? Tak. A co z tą sylwetką? Sylwetka też wpływa na nasz wizerunek tak naprawdę, drogie panie. I tutaj zgaszę taki mit. To nie chodzi o to, żeby być chudym czy szczupłym. Tu chodzi o to, żeby pięknie dobierać ubranie, żeby ładnie maskować swoje mankamenty. Dlatego, że tylko... Dlaczego dążymy do klepsydry? Bo klepsydra jest bardzo proporcjonalna. Co to jest w ogóle sylwetka? To nic innego jak kontur czarnej plamy na białym tle. Tak? I teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego czerń wcale nie wyszczupla? Skoro ja okonturowuję coś czernią, to jak to mam nie wyszczuplić? Jak ja zakładam czarne spodnie, czarną tunikę, to wszyscy, którzy widzą mnie jeszcze nie daj Boże pod słońce, to co widzą? Każde załamanie mojego ciała, czy jestem większa, czy mniejsza, także trochę z tej czerni schodzimy. Proporcje, Coco Chanel poznajemy po lewej stronie. Zobaczcie panie, że tak naprawdę, widać? Widać. Ta pani poprawia, czy ona jest szczupła, szczupła? Nie. Nie, a ładna? Oj, bardzo ładna. Mi się naprawdę, o takie ciało mieć to super, tak? A dlaczego? Dlatego, że jest proporcjonalna. W sylwetce zawsze dążymy do zrównania proporcji między ramionami a biodrami i do dobrego zaznaczenia talii. I tutaj na tym rysunku też pani widzą, że tak naprawdę najładniejsza, najładniej prezentująca się, to która się wam najbardziej podoba? O ta? Nie. Ta po prawej, prawda? A mimo tego, że to wcale nie jest takie suchale, tak wam wmawiają. Ta po prawej. Podoba się pani? To może pani robić analizę kolorystyczną, ale sylwetki już nie. Dobra. Czy te linie są równe? No tak. Powiem tak. Zdradzę kilka zasad na temat ubioru w taki sposób, żeby panie, jeżeli przyjdą do domu i odniosą te zasady do siebie, żeby mogły coś zmienić w swoim ubraniu, dobrze? Więc pierwszą zasadą, jaka jest w ogóle w stylizacji, to jest to, że zawsze dążymy do jak najdłuższej linii ciała. I to pokazuje ten rysunek. Im więcej linii pionowo-ukośnych w górze idących tak, a od dołu idących tak, tym będziemy mieć dłuższą linię ciała. Rozumiemy?
Im więcej linii w drugą stronę, tym będziemy mieć krótszą. I już tłumaczę, o co chodzi. W naszym ubraniu wszystko jest linią. Wszystko. Rękawki, które kończy moja sukienka, to jest linia pozioma. Dekolt to jest linia pionowo-ukośna. Mój naszyjnik to jest linia. Moje zaznaczenie talii to jest linia. Końcówka mojej sukienki to jest linia. Linia na bucie to jest linia. To, że mój but się odcina w pewnym momencie, to też jest linia. Każda linia w naszym ubraniu, żeby Panie sobie to uzmysłowiły, wpływa na to, w jaki sposób wyglądamy. Od dziś patrzymy na szwy. To nie chodzi o to, żeby ktoś Wam powiedział, Pani może chodzić tylko i wyłącznie w spódnicy bombce. Bo to tak nie działa. Bo każda spódnica bombka, na pewno Pani się spotkały z tym, że zakładamy jedną bombkę i jest dobrze. Tak? A zakładamy drugą, no i kurczę, no miało być dobrze, a coś jest tak niefajnie, niedobrze. Dlatego, że każda jest szyta inaczej. I trzeba popatrzeć na szwy tej bombki, na ściągnięcia tej bombki, na kieszenie, na różne desenie, tak? Co tu się dzieje? Kto mi odpowie? Co tu się dzieje? Robi się szeroko. To gdzie możemy zastosować taki trik? W biuście, dobrze. A gdzie jeszcze? W biodrach, tak? A gdzie jeszcze? Po śladkach, tak? Jeżeli mamy w głowie to, że linie, które rozchodzą się nam promieniście od jednego punktu zebranego, będą powodowały efekt takiego rozepchnięcia i rozszerzenia, więc jeżeli ja mam małe piersi, to dzisiaj sukienkę założyłam złą, tak? Zgadza się? Bo powinnam założyć sukienkę z marszczeniem między biustem, dzięki czemu moje piersi wydawałyby się większe, automatycznie, tak? Następna zasada, jak myślicie, jakie? Nieszczęsne paski, właśnie, tego nikt nie może zrozumieć. Bo ogólnie to jest, jest zasada, że pionowe paski co robią? Poszerzają. Wydłużają. A poziome co robią? Poszerzają. A no i właśnie głosi prawda. Bo właśnie to jest nieprawda. Wszędzie trąbią o tym na lewo i prawo, że pionowe nas wysmuglają, a poziome nas poszerzają. No, może się z tym zgodzę i chyba fajnie to przedstawia ten rysunek na tych spódnicach. Że jeżeli mamy poziom, że jeżeli mamy odpowiednią szerokość tych pasków, to nawet poziome paski są w stanie nas wysmuglić? Zgadza się? Zobaczcie, że tutaj mamy ogromne paski, gdzie te panie tak naprawdę dużo korzystniej wygląda po lewej stronie w tej bluzce niż w tamtej. W tamtej właśnie wygląda, jakby była taka nalana, zbita, trochę bezkształtna, tak? Dobra, a teraz tak przelecimy sobie dalej. Spójrzcie, co się dzieje tutaj. Paski nas zaczynają iść delikatnie, w jaką stronę? Na ukos, czyli co robią z naszą sylwetką? Poszerzają talię. Poszerzają talię, czyli dla kogoś, kto ma małe? Małe biodro. I co jeszcze? I dla dosyć niskich osób, dlatego że będą nas wysmuklać. Zgadza się? Zgadza się? One będą nas ciągnąć w górę. Dobra, a co się dzieje z tymi paskami? Co tutaj się dzieje? No mówimy. Te poszerzają, tak? A te? Wyszczuplają. A te wyszczuplają, prawda? Więc od dzisiaj poziomy poszerzają, bo tak naprawdę zależy to od tego, jak te paski są umiejscowione i czy są one grube, czy cienkie i jeszcze mało tego, czy są w odpowiednim kolorze, czy są bardzo kontrastowe, czy nie. Kolejna zasada. Coś, co ja strasznie lubię, czyli w ogóle paski. Tutaj macie fajny przykład. Na podstawie różnych sylwetek, jak paskiem można ładnie zrównać proporcje. Czyli mamy sylwetkę, zaczniemy sobie od lewej, dobrze? Okej, lewej, dobrze. Mamy sylwetkę, która ma szersze ramiona od bioder, tak? Pasek, jako pozioma linia tutaj, na biodrach, powoduje nam co? Zrównanie ramion z biodrem. A do czego dążymy? Właśnie do zrównania ramienia z biodrem i zaznaczenia talii. Czyli ten pierwszy trik, zrównanie ramienia z biodrem, mamy. Następna sylwetka, to uwaga, tak jeszcze, bo tutaj słyszałam, co Renata mówiła a propos sterników, to ja tak powiem, zajmuję się tym ze sylwetki od 3 lat i ja typową gruszkę widziałam raz. Taką typową gruszkę. A wszystkie panie, jak do mnie przychodzą, to mówią, że mają za szerokie biodra i za grube nogi. Także to też tak, ten mit odkładamy na półkę. Co ten pasek zrobił tu? No? Zaznaczył talię, prawda? I wyrównał nam delikatnie proporcje, bo właśnie typowe gruszki mają bardzo dużą dysproporcję, nawet do 3 rozmiarów, między tłowiem a dołem swojego ciała. A ten pasek powoduje połączenie tych dwóch sylwetek. Tutaj co się dzieje, to mam taką typową cegłę. Ja jestem cegłą, tak przy okazji.
co tutaj się dzieje z paskiem? Co nam zrobił? Poszerzył biodra, a jeżeli mamy taką sylwetkę, która jest taka bezkształtna, czyli cegłowata, a chcemy wydobyć talię, to poszerzając biodro, co ja zrobię? Wysmukle talię. No i kolejna sylwetka, czyli tam, gdzie mamy... Dobra. Tak, to jest bardzo, bardzo taka chłopięca sylwetka. Co tutaj się dzieje? To jest dobre przecięcie, idealne przecięcie, po prostu zaznaczenie talii w talii. Tak? I dosyć zgrabna. No i kolejna sylwetka, czyli jabłuszko, czyli z dużym brzuszkiem. Czyli od, właśnie, panie się boicie tego zaznaczenia paskiem dołu brzucha. Bo wam się wydaje, że to się spowoduje taka piłka. No tak, jeżeli ubranie będzie za ciasne, no to się spowoduje, że to będzie wyglądało jak piłka. Natomiast sam pasek będzie tak trochę odwracał uwagę od tego brzuszka i poszerzał biodro. A na ogół typowe jabłuszka mają problem z tym, że są bardzo duże na górze, a właśnie te nogi są piękne, szczupłe, ale biodra są małe. A dzisiaj używamy pasku? Dobra, kolejna zasada to jest to, że jasny, co robi? Powiększa, a ciemny? Pomniejsza. Co nie znaczy, że jasny to biały, a ciemny to czarny, jak widać na przykład tutaj. Jasna jest spódnica, tak, powiększyła nam biodra, a ciemna jest bluzka. Zgadza się? A dalej to chyba też widać, tak, tutaj pomniejszyłyśmy nogi, tu powiększyłyśmy górę. Tutaj tak samo pomniejszyłyśmy górę, powiększyłyśmy nogi. Czyli jeżeli ktoś ma grubsze nogi, to powinien używać ciemniejszych kolorów, co nie znaczy, że czarnych. No i jeszcze jedna zasada. Oprócz tego, że znamy te wszystkie inne, co było i fasony ubrań, które powinnyśmy nosić, to jeszcze warto zwrócić uwagę na coś takiego jak faktura materiału i wzory, desenie. Im większa faktura, im bardziej mięsista faktura materiału, tym będziemy się poszerzać najzwyczajniej w świecie, czyli wełna, tak? Jakiś atłas, skóra będą powodowały powiększenie naszej sylwetki. No i tutaj jak najbardziej ten trik jest dobrze skomponowany, tak? Natomiast kiedy wybieramy sukienkę, na przykład czarną, bo chcemy się pomniejszyć i ona będzie skórzana, automatycznie dostajemy powiększenia naszej sylwetki. I warto też zwrócić uwagę na wzory, dlatego że im większy wzór, tym co się dzieje z sylwetką? Robi się większa. Co nie znaczy, że my że powinniśmy się bać tych dużych wzorów, bo znowu, jeżeli ja, na przykład, tak powiem o sobie, jeżeli ja mam dosyć małe piersi, jeżeli założę koszulkę z ogromnym wzorem tutaj, to co robię? Powiększam sobie piersi. Jeżeli ja mam za chude nogi na przykład i założę przetarte albo ze wzorami dżinsy, to co ja robię? Powiększam sobie nogi. Także trzeba po prostu to wszystko do siebie ładnie skomponować i pomyśleć, co ja chcę w swojej sylwetce osiągnąć. Czy chcę być tu chudsza, tam grubsza, tam mniejsza, tam większa, bo zawsze jest tak, że dążymy do tej klepsydry. Kolejna zasada znana. Co to jest zasada? Szpilki, co robią? Wydłużają nogi. Dokładnie. Ja niestety nie mogę nosić szpilek. No. No i najgorsze. Co to jest za zasada? Proszę Pani, jeżeli ja noszę 40, to zakładam ubranie 40. Jeżeli ja noszę ubranie 44, to zakładam ubranie 44. Jeżeli ja noszę 44, a zakładam ubranie 40, to nigdy w życiu, chociaż moja psychika działa, że o Boże, wcisnęłam się w 40, nie wiem jakim cudem, nigdy nie będę wyglądać dobrze. Zawsze dobierajmy ubranie do naszego rozmiaru. Dobrze? No i tak, pogadamy sobie o kilku mankamentach, tak już szybciutko, w jaki sposób je zamaskować? Fałdki na brzuchu. Mamy jakiś sposób? Nie. Tu widać. Co to jest? To są okropne fałdki na brzuchu? To nie są okropne fałdki na brzuchu, niech mi Pani wierzy. Przede wszystkim bielizna korygująca. Czy któraś z Pań posiada w domu? Nie. Słucham? Ale tak, bielizna korygująca, to jest taki lifting naszego ciała, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o nasz dobry wygląd. To chodzi o to, że bielizna korygująca nas prostuje. Utrzymuje nas te mięśnie, ten brzuch. Po pierwsze, jak my wnosimy bieliznę korygującą, to my automatycznie musimy napinać brzuch. Bo siłą rzeczy, tak? Bo ona nas tak ściska.
Więc w naszym mieście cały czas pracują. Siłą rzeczy robimy coś, co musimy męczyć się na siłowni. Tak? Ja mam pytanie. Oczywiście. A propos tej bielizny. Jasne. Jaką pani poleca bieliznę? Bo są pasy, paseczki. Wszystko zależy od tego, gdzie panie mają to takie natłuszczenie na brzuszku. Tak? Bo na przykład, jeżeli mój brzuch zaczyna się tutaj i tutaj mam największy problem, czyli z boczkami, to fajnym rozwiązaniem jest pas. Jeżeli ja mam problem już od ud, to fajnie by było założyć buty. Jeżeli ja mam problem z piersiami, moje piersi są za duże, to musi być to bielizna, która jest taka jak halka, tylko że bez miseczek. Dlatego że miseczki będą powodować spłaszczanie naszych piersi, a bielizna nas zbytnio zepnie. Więc przy dużych piersiach lepiej halkę pod biustem zastosować, która jeszcze automatycznie nasze piersi ładnie zbierze. Jeżeli ja jestem no, taka w miarę proporcjonalna, tak, to fajnie jest założyć buty z miseczkami. I to zależy na jaką okazję. No jeżeli ja zakładam spodnie, no to nie muszę wciskać się w buty, tylko mogę założyć sobie pas. Jeżeli idę w sukience krótkiej, no to automatycznie nie założę buty, które kończy mi się przed kolanem. Zgadza się? Więc muszę założyć jakieś figi. To wszystko zależy od tego, gdzie jest ten problem i na jaką okazję jak pani jest ubrana po prostu. A jeszcze jest tak, że zakładam buty i wykonuję jakieś ruchy i on się zbija cały. To złe buty. Ja mam na sobie buty. Ja mam na sobie buty, ona się nie zbija. Tak, tak, pod ten. Ale buty nie robią, prawda? Nie, normalne, to jest złe buty. Akurat tutaj ja uważam, że trzeba wydać pieniądze i dlatego, że ten silikon jest po prostu lepszy gatunkowo i wam bardziej będzie ściskał. Albo jeszcze może być tak, że na przykład powiedzą panie, że pod taką bielizną korygującą nie można stosować żadnych balsamów, samoopalaczy, nic takiego, dlatego że ciało musi być idealnie suche, nawet warto je przemyć tunikiem i odczekać z pół godziny i dopiero założyć. To wtedy się przylgnie i nie będzie miała pani problemu. Dobra, fałdki na brzuchu może nam przykryć jeszcze taki cudowny wynalazek jak pasklinka, zgadza się? Dlaczego? No bo to jest takie złudzenie optyczne. Jest ten brzuch, czy go nie ma, czy to pasklinka, czy to krój sukienki, czy po prostu brzuch. Kolejną rzeczą, fajnym rozwiązaniem są sukienki w formie trapeziku. Też nie gładkie, tylko lepiej, żeby one miały jakąś gramaturę albo jakikolwiek wzór. Dlatego, że gładkie materiały znowu będą uwydatniać nasze ciało, a ta gramatura pozwoli, że to wszystko się nam ładnie spowinie. Fajnym rozwiązaniem, ale to dla pani raczej z mniejszymi piersiami, są tuniki odcinane pod biustem, spuszczone na biodra i wtedy ciemniejszy dół do tego. Spodnie, to jest podstawowy błąd. Przy brzuszku nie można nosić spodni i biodrówek. Absolutnie. Spodnie z wyższym stanem, dlatego że one nas z gór setują. I też kolejny mit obale, spodnie właśnie nosić z guzikami lub szwami, idącymi nam pośrodku brzucha. A dlaczego? To tak wytłumaczę, tylko nie wiem, czy mogę. Ale mogę, bo panu w dożonie ma, to się nie obrażał. Jak pan wygląda, jak naciągnie koszulę na brzuch i wpuści w spodnie? No, panu na wierzchu. Albo odwrotnie, spodnie na brzuch? No, panu na wierzchu. Więc dlatego, że te spodnie są właśnie takie gładkie i ta koszula jest taka gładka. A teraz niech sobie pani wyobrażą, że właśnie nie ma tu tego guziczka czy zamka, więc nasz brzuch jest właśnie takim balonem. Rozumiemy? Więc lepiej, żeby coś go przecięło, wizualnie, optycznie. Bo w ogóle to, jak wyglądamy, to jest tylko i wyłącznie to, w jaki sposób nas ludzie odbierają. My nie będziemy chudsze, my będziemy wyglądać na chudsze. Ja ważę 70 kilo, mam nadzieję, że nie wyglądam. No to dobrze. Dobra, piękna odcinka, czekająca. Aha, a mogę się zważyć, nie jedną budkę wygrałam na to. Nie jedną, naprawdę, mogę się zważyć. Kolejnym takim fajnym trikiem, który maskuje nam brzuszek, jest marszczenie po boku. Dlatego, że to marszczenie będzie powodowało, że na tym brzuchu będą nakładać się nam fale, przez to znowu nastąpi złudzenie optyczne. Czyli jest tam brzuch lub go nie ma, czy to jest sukienka, czy to jest marszczenie, nie wiadomo. Duże biodra, czyli to, na co zawsze narzekamy. Fajnym rozwiązaniem jest odwrócenie uwagi od bioder przez dosyć motylkowe rękawy, zgadza się? Które skupią naszą uwagę na górze. Super też są takie spódniczki spódniczki w kształcie trapezu. Coś, czego panie się boją, to są, tylko nie przy mega dużych biodrach, to są spódnice ołówkowe przez podwyższonym stanem i jeszcze paskiem.
No, dlatego, że one pięknie wyrównają proporcje, powiększają, owszem, powiększają nam delikatnie brzuch, ale robią takie piękne zejście na biodro i to biodro nam przez to ginie. W tej spódnicy jest jeszcze jeden fajny trik, widzicie? Pionowe paski po zewnętrznej stronie, przez co my mamy wrażenie, że co się dzieje? Że jesteśmy węższe. No i tak samo tutaj, te czarne paski po zewnętrznych stronach powodują, że będziemy automatycznie wydawać się węższe w biodrach. Fajną rzeczą jest też używanie spodni, tylko nie zwężanych u dołu, a prostych i z bankietem po środku o podwyższonym stanie. A to po prawej zdjęcie to jest tak, nie daj Boże spódnica ze skosa, ani sukienki ze skosa, bo one będą wtedy nam jeszcze bardziej to biodro wypuklać. Krótkie nogi. Widać? Widać. Najlepszym, najszybszym rozwiązaniem do tego, żeby wydłużyć nasze nogi, oprócz tego, czyli szpilek, jest to, żeby użyć sukienki, która jest obcinana pod biustem. Wtedy automatycznie nasz dół ciała wydłuży się i będziemy mieć wrażenie, że nogi są dłuższe. Nie daj Boże nosić sukienki, które są odcinane do pół łydki, bo to już jest katastrofa, dlatego że wtedy automatycznie nasze nogi będą jeszcze krótsze niż są. Krótka szyja. Tutaj też widać na tym obrazku. Jeżeli jesteśmy posiadaczkami krótkiej szyi, nie powinnyśmy obwieszać się zarówno obróżami, jak i też dużymi kamieniami, dlatego że one będą też apaszkami, dużymi kamieniami, no niczym takim, co spowoduje, że ta szyja będzie wydawać się jeszcze krótsza. Fajne rozwiązanie są wisiorki, które zobaczcie, to jest to, co mówiłam na samym początku, czyli te linie pionowo-łukośne, które co robią? Wydłużają naszą sylwetkę. No i chyba krótkie fryzury, nie? No. Masywne ramiona. No i to też jest taka przypadłość, że przy masywnych ramionach właśnie nie powinnyśmy chodzić w takich ramionczkach. Dlaczego? Jejo, wyglądamy jakby ktoś nas sznurkiem spowił. Wyglądamy strasznie źle i odsłaniamy wszystkie nasze mankamenty. Lepiej jest założyć bluzkę z dłuższym rękawem. Na tym rysunku nie do końca się zgodzę, dlatego że ja bym tą bluzkę podciągnęła do łokcia. Przez to moją sylwetkę jeszcze bardziej bym wyszczupliła i odwróciła uwagę od mojego masywnego ramienia. Zbyt duży biust. Zbyt duży biust, no to też widać po prawej stronie na tym rysunku. Najgorsza rzecz, golf bez rękawów. Golf bez rękawów, tak? A jeszcze niejednokrotnie, no duże, zresztą i małe biusty. Duże biusty są takie, że no one nie są nam o tutaj, tak? Tylko tak trochę niżej i tworzy nam się taki efekt skoczni narciarskiej. Zgadza się? To już w ogóle masakra. Ale fajną rzeczą jest odsłonięcie tych piersi. Odsłonięcie tych piersi to nie znaczy pokazanie ich całych, tylko na przykład ubranie się w sukienkę, kopertówkę, bluzkę, kopertówkę, która ładnie przepnie nam piersi na dwie części, żeby te piersi nie będą wyglądać jak jedna masywna bryła nijaka, tylko jak dwie piękne piersi. A jeszcze przy okazji wiązanie kopertowe zaznacza nam co? Dalie. Czyli mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Mały biust. Tutaj znowu odwrotność, tak? Czyli nic kopertowego nie powinno się znaleźć w naszej szafie, dlatego że ten biust nam się jeszcze bardziej zmniejszy. Za to im bardziej się będziemy zakrywać i im więcej na siebie narzucać, to znowu wytworzymy takie złudzenie optyczne. Ja swojego czasu nosiłam, miałam ze 3, ze 4 szuflady, apaszek, szalów i tak dalej, dlatego że non-stop je nosiłam. Bo znowu złudzenie, tak? Mam coś tu lub nie mam. Nie wiadomo, czy to apaszka, czy tam brak czegoś, tak? Więc wszelkiego rodzaju... O, muszę i tak. Już mnie zganiły. Brak talii. No i to jest coś, co dziewczyny też robią. Bardzo podstawowy błąd. Dziewczyny, które nie mają talii, ubierają rzeczy bez talii. Dlatego, że właśnie boją się, że tej talii nie mają. Przez co wychodzą na takie kołki. Zgadza się? Właśnie przy braku talii powinniśmy ją sztucznie zaznaczyć. Zdobyć pasek o szerokości 6 cm. Najlepiej delikatnie gumkowy, tylko porządnej jakości, a nie z jakimiś różami i tak dalej, tylko gładziutki, tak? No, śmieję się, no bo ja kiedyś powiedziałam mojej klientce, że pasek gumkowy, no to przyszła z takimi różami tutaj, nie? No nie taki. I tą talię sztucznie zaznaczyć, przez co spowodujemy, że ktoś wizualnie będzie widział, że my ją mamy. Podzielimy nasze ciało na pół i będziemy mieć talię. Czy istnieje sukienka idealna? Istnieje. Istnieje. Istnieje? Ktoś widział sukienkę idealną? Czy ktoś widział sukienkę, która poprzykrywa wszystkie mankamenty i będzie dla... No, 99% figur dobra. Mała czarna. No, a o jakim kroju? Prosty.
Nieprawda. Prosty krój wszystko pokazuje. To jest to, co teraz mówię. O konturowanie ciała, czyli jak mamy prosty krój, to pokazuje wszystko. Dobra, przez przypadek Victoria Beckham się udało, że to nam stworzyła. Zgodzicie się ze mną? Pomyślcie, zobaczcie. Sukienka jest dla mnie jest idealna. Masywne ramiona? Odpadają. Brzuszek? Odpada. Zaznaczenie talii? Jest. Dekolt? Idealny. Zmniejszenie ramiona? Jest. Powiększenie ramiona, jakby ktoś miał za małe? Jest. Długością możemy manipulować. No mamy ideał. Tak? Więc można tego poszukać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, Ewelince. No tak, zaraz jakąś przerwę techniczną zrobimy. Ewelina mówiła bardzo, bardzo, bardzo ciekawie chyba, tak? Opowiedziała nam tak naprawdę o tym, co tuszować, a co eksponować. Kolejnym elementem naszej podróży to jest tak, mówiliśmy o pięknie ducha, no jeszcze o ciele nic nie mówiliśmy, dlatego chciałabym zaprosić Paulinę z Centrum Kosmetyki Profesjonalnej Spa Galatea, która powie nam króciutko o najnowszych trendach wypiększania ciała. Paulinę, zapraszam. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Pokrótce powiem, jakie są trendy, jak trzeba dbać o skórę na lato, prawda, bo najważniejsze co jest w kosmetyce, to zadbać o ciało, o twarz. Może tak nawiązując jeszcze do pani, która wcześniej prowadziła... jeżeli chodzi o ciało, fajnie jest zrobić sobie na przykład serię elektrostymulacji z bańką chińską. Ja wiem, że bańka chińska troszeczkę boli i są siniaczki, ale naprawdę jest warto. Z tego względu, może powiem o elektrostymulacji, dobrze? To jest nic innego jak zgurczki, rozgurcz mięśnia spowodowane prądem. Proszę się nie martwić i nie bać, z tego względu, że maszyna, którą wykonujemy elektrostymulację, ma 8 programów na 4 różnych częstotliwościach. I często bardzo jest tak, że panie sobie dobierają odpowiedni program, przychodzą do nas, mówią, jaki jest problem. Przy elektrostymulacji, co nam działa? Działają nam mięśnie, czyli panie siedzące, prawda, cały dzień przy biurku, no niestety mięśnie bolą, prawda? Często panie chodzą na siłownię, niestety na siłowni trzeba spędzić 2-3 godziny, minimum 2-3 razy w tygodniu. Elektrostymulacja polega na zabiegu, dosłownie leży się przez 45 minut, odpoczywa, czyta książkę, a mięśnie działają. Jeżeli chodzi o efekty, to jest wyrównanie tkanki, czyli jak mamy taką skórkę pomarańczową troszeczkę, prawda, to naprawdę super ujędrnia. Do tego, jeżeli działamy w bańką chińską, działamy jako drenaż limfatyczny. Jeżeli komuś się zatrzymuje woda, to jak najbardziej to też jest fajne. Przechodząc teraz do zabiegów na twarz, broń Boże, proszę mnie prosić pani w salonie o wykonywanie mikrodermabrazji. Z tego względu, że słoneczko jest coraz większe, prawda? I problem polega na tym, że może dojść do przebarwień, a tego chyba nie chcemy. Takim zabiegiem powodującym spłycenie drobnych zmarszczek, odświeżenie, rozpuszczenie warstwy rogowej na skórka, to jest tylko i wyłącznie w okresie letnim kwas migdałowy. Kwasy owocowe, kwas pirogronowy niestety odpada. Fajnym zabiegiem takim odświeżającym jeszcze jest peeling kawitacyjny, z tego względu, że w lato stawiamy na nawilżenie skóry, prawda, nie działamy bardzo spuszczająco. Odświeżenie. Takim odświeżeniem będzie właśnie kwas migdałowy i peeling kawitacyjny. Wiadomo, możemy stosować mezoterapię bezigłową, mikroigłową. Przy mezoterapii igłowej, wiadomo, to już wykonują dermatolodzy, wtedy no, trzeba wziąć jeden, dwa dni urlopu, bo niestety są jakieś tam siniaczki, drobne blizny po nakłuciach. Z takich jeszcze zabiegów, które można wykonywać latem, to jest na przykład nowosukcja ultradźwiękowa na
może mogły być fale radiowe. Często też się spotyka, że fale radiowe są takim, nie są wskazane w okresie letnim. Nic bardziej mylnego. Najważniejszy jest dobór odpowiedniej pompy witaminowej, jeżeli możemy tak powiedzieć, odpowiedniej kapsułki, bo jeżeli to jest wszystko dobrze dobrane, to naprawdę nie ma się czego bać. Fale radiowe odpowiadają za taki delikatny lifting twarzy. Wiadomo, może być delikatne opuchnięcie podczas zabiegu, bo to jest zamiana energii elektrycznej w energię cieplną. Także jeszcze raz powtarzam, w okresie letnim delikatne nawilżanie, delikatne złuszczanie peelingiem kawitacyjnym bądź kwasem migdałowym, nic bardzo takiego dogłębnie złuszczającego. Może Panie mają jakieś pytania? Nie? Zapraszam w takim razie na konsultację na przerwie. Mamy stoisko. Można przyjść, porozmawiać, jaki jest problem. Doradzimy zabiegi, powiemy, jakie może mogą Panie stosować kremy. Oczywiście my dane kremy możemy polecić, aczkolwiek każdy jest indywidualnością i to, że ja powiem, że dany krem jest idealny dla Pani, może absolutnie się nie spodobać. Także trzeba też dobierać bardzo dokładnie kremy i czasami nie zważać na to, że nawet kosmetolog czy koleżanka powie, że coś jest super, bo przy Pani skórze absolutnie może być wręcz odwrotnie, wręcz drastyczne. Na pewno nie ma żadnych pytań. W takim razie dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Pozostały nam jeszcze dwa przystanki w naszej podróży. Przedostatni przystanek. Sukienkę mamy. Makijaż mamy. Wiemy już, co nam pasuje, a co nie. No a co z głową? Z głową. Z głową, znaczy z fryzurą, tak? Oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie i w studio. To zespół bardzo dobrych fryzjerów pracujących na produktach najbardziej cenionych marek na świecie. Gwarantuje jakość i bezpieczeństwo, a nawet tych najbardziej ekstremalnych metamorfoz, tak? Bliżej o ofercie salonu przedstawi Pani Izabela. Zapraszam. Dobry wieczór wszystkim Paniom. Przede wszystkim na początek bardzo chciałabym podziękować Lokomotywie, Pani Dorocie, która tak pięknie to wszystko przygotowała i Panią, szczególnym dla Pani dniu. Teraz tak, parę słów o nas. A więc tak, nasza praca tak naprawdę jako IEM Studio rozpoczęła się we wrześniu, a więc nasza przygoda trwa dosyć niedługo, aczkolwiek grono ekspertów mamy bardzo szerokie i wykwalifikowane. Natomiast co miałam do powiedzenia? Najważniejsze jest to, że współpracujemy z takimi markami jak Kerastase, które między innymi umożliwiają nam szkolenia bardzo profesjonalne i zaawansowane, które zazwyczaj odbywają się w Instytucie Pana Leszka Czajki. Na pewno Panie doskonale kojarzycie tego wybitnego specjalistę. Jeżeli chodzi natomiast o kolorystykę, również jesteśmy, staramy się być na bieżąco cały czas z trendami wszelakimi, więc tak naprawdę przekrój wiekowy, jeżeli chodzi o nasze klientki, jest od najmłodszych kobiet po panie, które już że tak powiem, są babciami, które również pragną dobrze wyglądać, bo tak naprawdę niezależnie od wieku każda z nas powinna wyglądać perfekcyjnie i bez zarzutu, tak naprawdę każda z nas powinna się doskonale czuć we własnym ciele. Natomiast jeżeli chodzi o fryzury, same doskonale Pani wiecie, że co po niektórzy fryzjerzy charakteryzują się to dużą dozą polotu, jeżeli chodzi o to, co, z czym Panie zostajecie później na polu bitwy z suszarką i środku udową. Natomiast tak naprawdę najważniejszą sprawą jest to, aby przygotować Panie do tego, aby w domu tego kłopotu uniknąć. Ponieważ nie chciałabym przedłużać już i zanudzać Pani opowiadaniem dalej o naszym studio, ponieważ tak naprawdę najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się o nas, jest wizyta w naszym salonie, do której bardzo serdecznie zachęcam. Natomiast teraz chciałabym zapytać, która z Pani ewentualnie, i mamy tu taką niespodziankę, która będzie się wiązała również z upominkami od naszego studia. Chciałabym się zapytać, która z Pani ewentualnie poddałaby się teraz analizie struktury włosów i przeszłaby z naszymi
specjalistkami również ze studia, z panią Katarzyną Maciejewską i z panią Bożeną Kujawą. No i podda się o takiej analizie. Czy któraś z pani jest chętna? No teraz tak, może poprosimy jedną panią z prawej strony. Zapraszam, zapraszam z panią Katarzyną. Zapraszam serdecznie panią, zapraszam z panią Bożeną. A ja zapraszam do siebie w takim razie. Mikrofon przekazuję pani Dorocie. Panią pozostawiam życząc dalszego miłego wieczoru i mam nadzieję, że będzie razie zobaczyć. Jak wcześniej mówiłam, mamy już dobraną sukienkę, a do sukienki najważniejszy dodatek to biżuteria. To taka istna wisienka na torcie. Przedstawiam Państwu za momencik, dziewczyny wejdą, Anię Dziurawiec, naszą lubelską projektantkę biżuterii, właścicielkę marki Biżuteria od Andzi. Projektom Ani Dziurawiec towarzyszy styl i elegancja. Są oryginalne, stworzone z pełną pasją, choć Aniu do nas. To niezwykłe cudeńka, które cieszą oko kobiet, a od niedawna również panów. Projektując kolczyki, bransoletki, wisiorki, projektantka wkłada w to swoje całe serce, to jest jej pasja. Nie boi się odważnych zestawień i nietypowych połączeń materiałów. I dlatego jej biżuteria oczarowuje każdego. Aniu, kilka słów, od kiedy to robisz i za momencik pokaz. Witam panie serdecznie, witam nielicznych panów. Na dzisiejszym dniu sekretarki i asystentki. Projektowaniem biżuterii zajmuję się już ponad 5 lat. Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi jako terapeuta zajęciowy. Pozyskałam wiedzę na temat licznych technik rzemieślniczych i tak się jakoś w moim życiu zadziało, że trafiłam do wielkiej korporacji, gdzie pracowałam jako specjalista i doradca do spraw klientów biznesowych, więc zupełnie sprawa nie związana z moim wykształceniem. I zabrakło mi przede wszystkim w tej pracy iskry Bożej, czyli tego, czym zostałam obdarzona, talentu, potrzeby działania twórczego. I dzięki właśnie temu, że nie dałam w sobie zabić, tak, tej iskry, zaczęłam tworzyć. Tworzę od 5 lat biżuterię autorską z różnych materiałów, są to perły naturalne, kryształy Swarowskiego, kamienie naturalne i minerały. Dzisiaj przedstawię Paniom tylko przedsmak wiosennych trendów. To są trendy na wiosnę, lato, czyli pastele, czyli odrobina mięty w postaci turkusów, afrykańskie inspiracje i mam nadzieję, że przypadnie Paniom, każdej z Pań, coś z tej kolekcji do gustu. Zapraszam. Thank you.
Alicja, koral naturalny, Ola, turkus i perła. Tutaj mamy afrykańskie stylizacje, o których mówiłam, afrykańskie inspiracje. Właściwie też możemy poczuć tutaj odrobinę peru. To jest kryształ Swarovskiego połączony z kwarcem barwionym. Agnieszka, mamy tutaj kryształ Swarovskiego i srebro. Następnie kwarc różowy, kamień miłości. Sam raz na wiosenne i letnie wypady. Następnie też odrobina szaleństwa, jeśli chodzi o wzornictwo, natomiast klasyczne zestawienie barw, srebro i czerń, materiał to kryształ Swarovskiego i perły. Na koniec Anżelka w bardzo wiosennej stylizacji, radosnej i troszeczkę takiej przekornej, którą tak naprawdę możemy w dowolny sposób zestawiać, bo te naszyjniki mogą również posłużyć nam jako paski zszczepione razem, bądź też jako bransoletki. Ja ze swojej strony bardzo Paniom dziękuję i życzę wielu pomysłów na stylizację wiosna-lato 2014. Na początku może zacznę od naszych patronatów medialnych. To jest Radio Lublin, również objęło naszą imprezę patronatem. Miałam tą okazję być w radio. Troszkę stresujące przeżycie. Chciałabym bardzo podziękować pani Grażynie Kryniewskiej. Bardzo dziękuję pani Grażyno za również patronat magazynu rodzinnego Uroda Życia. Przy okazji, czy mogę prosić o podanie linku aktualnego? Tak, dokładnie. Tutaj na rolapie jest tak. Jest już pytanie, tak. Na ten link ja sobie pozwolę wobec tego wejść pani w słowo, bo będzie o wiele łatwiej. Drogie panie, jeśli chcecie się obejrzeć ponownie, ale teraz już siebie również, na tyle tego, co tu się działo, to zapraszamy na stronę www.urodazycia.com.pl. A w ogóle zapraszamy, bo jest tu ogromna oglądalność, strona jest bardzo ciekawa, są super reportaże, po prostu jest to wydanie gazety internetowej. Powtarzam, www.urodazycia.com.pl. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani Grażyno. To wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie Renata Skoczylas, nasza grafiterka, czyli sklep Bardotka. Pewnie jeszcze gdzieś konsultuje. Nie wiem, co więcej wszyscy. Gdyby nie Galatea i tutaj pani Katarzyna Czukowska-Borys, która też nadal konsultuje. Pokaz mody włoskiej, firma Cavallo, sklep mieści się w Olimpie, pani Katarzyna Winieda. Zapraszam pani Kasiu Wyczerowę. Ewelina Wadowska. Brawo. Nasza stylistka. Ania Dziurawiec i jej biżuteria od Andzi. Izabela Misiewicz i w studio. Chciałabym powiedzieć, że i w studio również uczesało i mnie. I dziewczyny biorące udział w pokazie. Nadmienię również, że sukienka, w której dzisiaj występuje, również pochodzi z pani Kasi sklepu, czyli z sklepu Cavallo. Firma Top Dent i pani Jolanta Fiałkowska, która również jest z nami. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Pani Jolanta jest fundatorem Nanru, czyli loterii wizytówkowej. To za moment. Nie byłoby tego wszystkiego też dzięki naszym fotografom. Dorota też nie ma, widzę. Maciek Kozłowski. A tak naprawdę nie odbyłoby się nic i nigdzie, gdyby nie przychylność pani Joanny Chrzanowskiej-Dytruch na mojej fanaberii kolejny rok. Dziękuję bardzo. Z nami uczestniczyły jeszcze dziewczyny. U nas w charakterze modelek, przyznajcie, że spisały się świetnie. Magda, Agnieszka, Aneta, Ola, Ala, Ilona i Angelika, zapraszam do nas.
Oczywiście. Pierwsza była wtedy, a teraz będzie ostatnia, co wcale nie znaczy, że najmniej ważna. Nasza makijażystka. Zapraszam Agata, Agata Fidley. Dziękuję bardzo. Niektórzy są ze mną już drugi rok. Mam na myśli tu Renatę. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Czy w takim, czy w zmienionym gronie? Na pewno się spotkamy tutaj w Lokomotywie na Międzynarodowym Dniu Sekretarki i Asystentki. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę jeszcze jedno? Tak, oczywiście. Bo ja jestem gadatliwa, jak to dziennikarz. A to ja może dam mikrofon, będzie łatwiej. Nie, nie, to ja tylko chciałam. Wobec tego rozszerzę swoją wypowiedź. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w kolejnej edycji. Bardzo się cieszę, że jestem w Lokomotywie, którą kocham od dawien. Od dzisiaj, bo kocham, być może, jeszcze nie mówię na serio, tę imprezę, ale podziwiam faktycznie tutaj wkład pracy ogromny. Podziwiam sponsorów, podziwiam moje modelki, niektóre, które znam bliżej, niektóre, które dzisiaj poznałam. A chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że skoro mówimy o wszystkich, wszystkich chcemy tutaj uhonorować, chciałabym również uhonorować człowieka, który jest wydawcą internetowego wydania Urody Życia, pan Zenon Krawczyk przy kamerze, moi drodzy. Jak będziecie oglądać ten film, relację moją z tej imprezy, pamiętajcie, że o tym, o jakości tego, co się już dzieje w internecie, decyduje pan Zenon. Dziękuję Zenonie. Dziękuję pani Dorotko za udzielenie mi tak tutaj możliwości mówienia przez mikrofon. Dziękuję. Do nas dołączyła jeszcze Andzia. Kasia, zapraszam. Galatea. Cześć. Szanowne panie, tak jak mówiłam, dzięki tym osobom nie udało mi się to spotkanie. Oprócz loterii wizytówkowej mam jeszcze jedną niespodziankę. Zapomnieliśmy o najważniejszych uczestnikach naszego dzisiejszego spotkania. To są sekretarki, asystentki. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim paniom, które tutaj przyszły. Chciałabym powiedzieć jako szef, że my jesteśmy głową, ale nasze sekretarki są szyją, łagodzą stresy, są wizytówką firmy. Dziękuję raz jeszcze za wszystko i chciałabym na ręce mojej sekretarki Anety Wysmulskiej złożyć te kwiaty i powiedzieć, że jest idealną sekretarką. Dziękujemy bardzo. Dziękuję dziewczynom. Teraz pozostaje nam już tylko loteria wizytówkowa. Bardzo atrakcyjne nagrody. Ja już zmierzam po nagrody i tylko mieszamy. Mieszamy, nie podglądamy. Pani Aleksandra Lagos. Zapraszam Pani Aleksandrę. A Pani ma pasek. Gratuluję, tak. Analiza sylwetki u Eweliny. Pana ta duża, bogów jeszcze jest sporo. Kolejna fioletowa koperta. Bono pominkowy na peeling kawitacyjny z mezoterapią oraz płatem kolagenowym od Galatea, Centrum Kosmetyki Profesjonalnej i Spa. I tu pani Grażyno, serdecznie zapraszam. Zapraszam, gadałam. Zapraszam z płatem kolagenowym w Centrum Kosmetyki Profesjonalnej i Spa. Panią się Grażyno, dziękuję. Proszę bardzo. Przy okazji z wiedzy nie było. Następne. Jak się panią podobał pokaz mody włoskiej? Bardzo. No to mamy teraz bon. Do jednorazowego rabatu w kwocie 50 zł na dowolny asortyment sklepu Cavallo, który mieści się w Olimpie. Zapraszam Magdę Krzanowską. Gratulacje. To komuś jeszcze podobał ten pokaz mody włoskiej? Kolejny bon? Cavallo. Pani Anna Suchorzewska.
cisza. Nie ma pani Anny? Głosujemy dalej. Pani Jolanto, zapraszam serdecznie. Pani również się podobały te ubrania. Gratuluję. No to już skoro pani Jolanta wstała, to już siadła, to teraz rozlosujemy kolejną nagrodę od pani. Przegląd stomatologiczny, skalinki, piaskowanie. No nie, no wylosujemy jeszcze raz. No to znowu top dent. Losujemy jeszcze raz, ale wrzucam ponownie. Pani Beata Kołtun, zapraszam serdecznie. Gratuluję. Na tym nie koniec. Kolejny bon od Top Dent i również kolejny przegląd stomatologiczny, skalinki, piaskowania. Pani Aleksandra Mewęgłowska. Nie przejęzyczyłam. Jest pani Aleksandra? Zapraszam serdecznie. Proszę bardzo. Znaczy jeszcze kopertki mi zostało. Chyba ostatnie dwie. Kolejny bon z Top Dent. Przegląd stomatologiczny, skalinki, piaskowanie. Pani Magdalena. Teraz tylko który, nie? Turlewicz. Gratuluję. I kolejny bon. Od Top Dent. Pani Kamila Karpińska, albo źle przeczytałam. Przepraszam bardzo, ale piszecie panie. Gratuluję serdecznie. To by było chyba na koniec. Tyle. Tak, wszystkie nagrody. Te, które uzyskałam, to są wszystkie. Może jakieś zapomniałam, ale mam nadzieję, że nie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i powiem tylko tak, do zobaczenia za rok.